Witaj, oto czytanie dla zodiakalnego raka na październik 2024. Zobaczymy, jaka energia Cię prowadzi, potem poznamy więcej szczegółów. A propos tego, co idzie w Twoją stronę? Później wylosuję afirmację słowa mocy, które możesz powtarzać przez ten miesiąc, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc. A na samym końcu będzie czytanie z czarmsów. Także duże, szczegółowe czytanie warto zostać do końca. Dobrze, Zodiakalny raku. Co cię czeka w październiku? Jaka energia cię prowadzi? O, dwie energie. To jest ważny miesiąc dla wielu znaków, właściwie dla Ciebie też. Już w połowie września rozpoczynamy ten sezon zaćmień i on jest przez drugą połowę września, cały październik. Ta energia zostaje z nami przez pół roku potem, więc tutaj mocny wpływ na wszystkich, ale widać na Ciebie też to ma mocny wpływ. Dwie energie prowadzące dużo będzie się działo. Wow, mamy dwie bardzo pozytywne karty. Lord Ganesh, który mówi tak, i to jest odpowiedź tak na wszelkie Twoje pytania na temat tego, czy coś się uda, czy coś się powiedzie, czy coś dobrego się wydarzy. Lord Ganesh jest taką energią, która odsuwa wszelkie przeszkody na bok. Więc jeżeli od dłuższego czasu coś się nie udawało, to teraz tak uda się. Jeśli nie wiesz, czy dostaniesz zatwierdzenie czegoś, kredytu, decyzji administracyjnej, cokolwiek to jest, to odpowiedź brzmi tak: Lord Ganesh w Twoim polu odsuwa przeszkody. Słyszę, że jeżeli to z Tobą rezonuje, możesz słuchać mantry lorda Ganesha. Na YouTubie jest ich pełno. Można znaleźć, wpisać jego mantry, słuchać, bo te mantry wprowadzą cię w dobrą energię, połączą cię z energią Lorda Ganesha i te przeszkody szybciej zostaną usunięte. Tutaj bierz to, to co z tobą rezonuje. Druga energia, która cię prowadzi, to jest Ozyrys, ojciec, mąż, brat, syn. Więc tutaj prowadzi cię energia męska, energia działania. Możliwe, że przez dłuższy czas tutaj nie, mogłeś, nie mogłaś działać, i teraz energia męska zostaje aktywowana, idziesz do przodu. Tutaj sprawy związane z rodziną, ojcem, mężem, bratem, synem będą bardzo istotne dla wielu z was. Może będziecie uzdrawiać te relacje. Tutaj, z tym tak, to też ktoś będzie chciał się oświadczyć, bo jest mąż i tak. To tutaj, jeżeli chcesz się oświadczyć, to dla większości z Was odpowiedź będzie tak po tych oświadczynach. Więc też super wiadomość. Oczywiście nie dla wszystkich, bo czytanie kolektywne, ale też taką tutaj usłyszałam. Dla innych też słyszę, ale to się może nie, nie wykluczać. Tutaj na różnych poziomach otrzymujemy wiadomości. Ty już wiesz, która jest dla ciebie. Widzę kolejną, że tutaj też dochodzi do uzdrowienia energii męskiej w tobie. Jeżeli jest zraniona, jeżeli jest niezrównoważona, jeżeli e, terroryzuje energię żeńską, albo jeżeli jest w ogóle nieaktywna, to tutaj dla każdego trochę inaczej. To też dochodzi do jakiegoś uzdrowienia. Wow, ważny miesiąc, ale też szczęśliwy. Zobaczmy, co jeszcze potrzebujesz wiedzieć, raku. No. Tutaj jeszcze usłyszałam wiadomość, taką trochę zdrowotną, bo jak mamy konflikt z ojcem na jakimś poziomie, to według biologii totalnej zatoki. Więc jeśli masz problemy z zatokami, to oczywiście idź do lekarza, ale od strony energetycznej możesz sobie pomóc. Pomyśl o swojej relacji z ojcem, jaka jest, jak można to uzdrowić. Dobrze, kolejne karty. Zobaczymy. O tu jeszcze jedna mi została w dłoni, to biorę. Em, tak, tutaj. Coś się nie udało, albo coś się jeszcze nie udaje na początku miesiąca. Coś, ale to czuję, że dla większości z was to dłużej już trwa, coś się nie, nie udaje zrobić, tak jak tutaj już czułam wcześniej, ale teraz się w końcu uda w jakiejś formie ruszyć to. Albo dla większości z was właśnie zrobić już to całkowicie. Może próbujesz coś sprzedać, yy, może próbujesz coś załatwić i ciągle było coś nie tak, a teraz już wszechświat mówi ci tak, więc pięknie. Yy, tak. Yy, zanim powie ci tak, to jeszcze będzie taka ostatnia lekcja, bo tutaj jest karta yy, kuszenia i testów. Więc tutaj. W październiku taki ostatni test przed Tobą, czy zrozumiałeś, zrozumiałaś lekcję z tych poprzednich wydarzeń, gdzie to się nie udawało. Tutaj to coś, to, to, to w czym zawiera się ta lekcja, też ma do czynienia z planowaniem przyszłości takim mądrym, więc tutaj też będzie test, czy potrafisz mądrze planować przyszłość. A skąd wiem, że to ostatni test, bo następna karta to karta, która mówi o tym, że nadchodzi do Twojego życia okres obfitości, więc zwłaszcza jeśli tutaj chodzi o pieniądze, sprzedaż, pożyczkę, to tutaj w końcu się uda, ale o inne sprawy też może chodzić. Generalnie przeskakujesz do energii obfitości i ta sytuacja która się toczyła lub toczy jeszcze, była dla Ciebie bardzo męcząca. Więc teraz, skoro się rozwiązuje, zasługujesz na wakacje fizyczne, mentalne. Wielu z Was będzie miało przestrzeń, możliwość na to, żeby gdzieś wyjechać, uspokoić się, uzdrowić. Wielu z Was zakańcza ważny cykl karmiczny i też trzeba będzie sobie dać przestrzeń na to, żeby odpocząć. Dobrze, a o, mamy kartę miesiąca jakąś, zobaczymy co tu będzie dalej, bo czuję, że jeszcze, o i kolejną, jeszcze idzie wiadomość. Zacznijmy od tych miesięcy. Okej, okay. mamy tutaj kwiecień i lipiec, i to widzę wiele wiadomości, że w kwietniu i w lipcu działy się też jakieś testy już w przeszłości, w tym roku, też na temat tego wydarzenia. Też widzę że za 4 albo 4 i 7 i tak 4 dni 7 dni 4 tygodnie 7 tygodni 4 miesiące 7 miesięcy do przodu do tyłu tutaj ważne rzeczy będą się działy też 4 dnia miesiąca 7 dnia miesiąca Tutaj bardzo dużo jest tych liczb, i też liczba anielska 47, możesz sprawdzić jej znaczenie, bo tutaj dla raka jest przekaz tej liczby anielskiej, też słyszę, bo liczby anielskie nie tylko są 22, 11, ale też powtarzające się. Liczby takie zwykłe. Na przykład tu mamy 47, bo wyraźnie zobaczyłam 47 w wielu formach moim wewnętrznym okiem, więc czuję, że to właśnie jest też liczba anielska. Tak, i tutaj ten ostatni test mamy jeszcze wskazówkę, co to może być, z kim może być związane. Tutaj mamy kartę kobiety o jasnym wyglądzie. To też może być mężczyzna, czy tanie kolektywne, ale dla większości z Was to jest kobieta. I tutaj ten ktoś próbował Cię zmusić do zrobienia czegoś, czego nie chcesz. I wyraźnie to albo zobaczysz, albo jak już widziałeś, to ta osoba wróci, żeby sprawdzić, czy potrafisz powiedzieć nie. Czy potrafisz się ochronić? Dla innych z Was też widzę drugą możliwość, że to Ty próbowałeś kogoś do czegoś skłonić, a ta osoba nie chciała. I teraz będzie test, czy w końcu yy, dasz tej osobie spokój, tak? Czy, czy zajmiesz się swoimi sprawami i przestaniesz manipulować? Tutaj mamy dwie historie, możesz być po tej stronie, po tamtej. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. W jakiej historii byś nie był, nie była? Jesteś na drodze do sukcesu, więc uda ci się zintegrować tę długą lekcję życiową, bo mamy odpowiedź tak. I jest też karta słonia, która mówi o długiej podróży fizycznej lub mentalnej, która sprawia, że jesteś mądrzejszy, mądrzejsza. Więc ja to czytam jako odpowiedź, że integrujesz tę ważną lekcję, zdajesz test, zdajesz egzamin. I udaje ci się przejść do tej bardziej obfitej i spokojnej energii. Będzie czas na wakacje, będziesz zaopiekowany, jeżeli chodzi o byt, finanse. Dobrze. Zodiakalny raku, teraz czas na Twoje słowa mocy, a później będą czarmsy. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Bardzo dziękuję wszystkim moim subskrybentom za wsparcie to dla mnie znaczy bardzo wiele. Oprócz tego będąc moim subskrybentem masz szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną. Przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Warto też śledzić moją kartę społeczność. A jeśli chcesz zamówić takie czytanie u mnie, umówić się na spotkanie, to napisz do mnie maila. Maila też znajdziesz w opisie. Ok, słowa mocy dla zodiakalnego raka. Jakie są słowa mocy? O już mamy. Oczywiście tak jak energia prowadząca, tu mamy e, dwa dwie afirmacje. Zobaczymy. Mam wolność wyboru, również wolność wyboru myśli i emocji. Przepiękne. Właśnie wybierz to, co jest dla ciebie uzdrawiające. W tym sensie wyboru myśli i emocji. Tutaj słyszę taką wskazówkę, żeby pamiętać, że to Ty kreujesz swoje życie swoimi myślami, swoimi emocjami. Jeśli pielęgnujesz te o niskiej wibracji, to tak wygląda Twoje życie. Jeśli pielęgnujesz te o wysokiej wibracji, to Twoje życie jest pełne miłości i wdzięczności, tak? Więc tutaj masz wolność wyboru we wszystkim, zwłaszcza w tym, co czujesz i myślisz. To jest bardzo ważne. Druga afirmacja, wow, znowu o wolności. Czuję się wolna i szczęśliwa, kiedy zdaję sobie sprawę, jak łatwo się zrelaksować i być sobą, odpuszczam, piękne, czyli będzie można w końcu się zrelaksować, odpuścić, poczuć się wolnym, szczęśliwym. Warto odpuścić, czy to komuś, czy czy sobie pewne sprawy, bo tutaj różnie może być, tak jak mówiłam przy kartach, ale będzie ten czas na relaks i warto go sobie dać. Ale ta wolność w końcu też się uwalniasz od czegoś, od jakiejś negatywnej energii. Dobrze, Raku, teraz Twoje czarmsy. Co my tutaj mamy? No tak, potwierdzenie bardzo duże, ojej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, wielu z Was coś sprzedaje, albo otrzymuje podwyżkę, albo jakąś pożyczkę dużą, no pieniądze idą w Twoją stronę, aż pięć monet, więc naprawdę dobrze tutaj jest finansowo, mamy potwierdzenie tej podróży. I to dla niektórych z Was to nie musi być w październiku, możecie ją zacząć planować w październiku, ale to też będzie jakaś podróż egzotyczna. Dla niektórych podróż życia. Widzę taką historię, że coś sprzedajesz, w końcu ulga <grym> i wyjeżdżasz po prostu, teraz się zrelaksować. Albo kończysz jakiś kontrakt, dają Ci dobrą odprawę i w końcu masz czas na wakacje. Też tak może być. Wielu z Was coś zaczyna nowego. Mamy tutaj liście. Też piękna wiadomość o tym. O nie, jeszcze jeden listek, już zaraz powiem. Piękna wiadomość o tym, że aniołowie są w Twoim polu. Jesteś chroniony, chroniona, więc tutaj jest bezpiecznie. Hmm. Tak, i coś szczęśliwego, jakieś szczęście Cię spotyka w tym miesiącu. Yy, tak. I dokonuje się bardzo ważna zmiana. I rozkwitasz w jakiś sposób, bo mamy tutaj dwa motyle i dwa kwiatki. To też może być rozwój związku. Potencjalnego przyszłego, tak w październiku, albo tego, w którym jesteś. Dostosuj to do siebie. Ale coś się naprawdę zmienia robi się bardziej solidne. Emocje zostają oczyszczone jakiś wybór też zostaje dokonany. Co tutaj jeszcze mamy? Warto też, zwłaszcza jeśli podpisujesz jakiś kontrakt, umowę, sprawdzać dobrze szczegóły. Tutaj mamy Charmsa, który o tym mówi. I tak patrzę. Na te tutaj sprawy miłosne. Na pewno dużo płodnych energii, to już prawie u wszystkich znaków jest. Także październik bardzo płodny. Też możecie mieć termin, jeżeli jesteś w ciąży na październik. Tutaj jest dużo miłości też w Twoim polu, tylko niektórzy z Was w to nie wierzą, bo mamy jeszcze tutaj taką wskazówkę, żeby uwierzyć. Też uwierzyć w siebie. Też słyszę, uwierz w siebie, a uda Ci się to, co chcesz zrobić, eee, spełnić Twoje marzenia. Nie przestawaj marzyć, zwłaszcza o zakończeniu tego projektu. Dla tych z Was, którzy są samotni albo czują się samotni, Masz pozamykane serce z powodu jakiegoś stresu, masz wrażenie, że albo ty nie potrafisz pokochać, albo że w dziwny sposób kochasz, tak trochę siebie oceniasz, albo się boisz po zranieniach. Ale tutaj warto otworzyć swoje serce, dać szansę miłości, bo rozkwitnie. O, i to. Poczuj, w jaki sposób jest dla Ciebie. Jeżeli chodzi o znaki zodiaku, z którymi będziesz mieć do czynienia, to jest jeden wyraźny. Mamy byka. To może być w miłości, ale też w innych sferach życia. Oprócz byka to pokazują się też znaki ziemi, czyli panna, koziorożec. No i ten byk mamy tutaj. Teraz litery to mogą być inicjały, jakieś wskazówki dla Ciebie ważne. P... O, po, będzie już po czymś, w końcu, po, wydarzy się. R, por, może niektórzy potrzebują jeść więcej pora, może tam jakieś witaminy Wam potrzebne. I litera W. P, O, R, W. E, taki jest dla Was przekaz. E, zodiakalny raku. Zapraszam cię na czytanie wybierz kartę i jakie jest rozwiązanie twojej trudnej sytuacji. Link do tego filmu pojawia się na ekranie, tak jak do czytania jak wygląda twoje życie za rok. Wiadomość od twojego przyszłego ja. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.